Faktycznie ciekawe skojarzenie, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale linia 30 przedłużona w tym momencie z Jaskrowa przez Wancerzów, Mstów do Siedlca. Praktycznie po 30 latach, gdyż wiele osób tu jeszcze pamięta linię 57, która jeździła wiele lat do gminy Mstów Częstochowy. Tak naprawdę ostatni autobus przyjechał tutaj 30 czerwca 91 roku, czyli blisko już 30 lat. Bardzo się cieszę, że po tylu latach udało się przywrócić komunikację miejską do Mstowa. Tak naprawdę jest to sygnał od mieszkańców. Oni już od kilku lat sygnalizowali, że jest problem z komunikacją, że jest problem z dotarciem do szkół, do pracy, do Częstochowy. Stąd też pewnie pomysł porozumienia i stąd też pomysł linii miejskiej do Mstowa. Staramy się odpowiadać na potrzeby koleżanek i kolegów samorządowców, którzy czasami zgłaszają właśnie zapotrzebowanie, aby pod kątem komunikacyjnym, tam gdzie jest to możliwe, obsługiwać ich mieszkańców. Jest to możliwe prawnie pod tym względem, że te gminy, które graniczą z naszym miastem, mogą być obsługiwane przez częstochowskie MPK i tak też się stało wcześniej w przypadku Mykanowa, a obecnie w przypadku Mstowa. Mam nadzieję, że będzie to obopólną korzyścią. Z jednej strony skorzystają mieszkańcy Mstowa, bo będą mogli na jednym bilecie, na tym samym bilecie podróżować, jeżeli to będzie bilet okresowy, wszystkimi liniami miejskimi, nie tylko linią 30, która będzie przebiegała po ich terenie, ale również innymi liniami po terenie Częstochowy, a też i zyska Częstochowa, bo przecież wielu pracujących dzisiaj pracowników na terenie miasta to mieszkańcy gminy Mstów, a więc łatwiej dojadą do pracy, do zakładów pracy, łatwiej załatwią sprawy różne w starostwie, łatwiej będzie im z zakupami czy z wieloma sprawunkami, które mają do sprawienia w Częstochowie.